Hejo, hej! Mam tu Iwona i zapraszam Was dziś na nowy vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i cóż, jak tak to wiecie, łapka do góry. Zostańcie ze mną w drugim świecie w moim życiu. Dla mnie dziś będzie dość fajny dzień, bo widzę się z moim przyjaciółką. Ostatni raz się widziałyśmy na targach książki w październiku w Krakowie, więc już dość sporo czasu minęło. I dzisiaj idę do Krakowa i teraz zabieram się za jedną rzecz do samorządu, której mi się nie chciało zrobić wcześniej, więc zabieram się teraz. No i tak za mniej więcej właśnie godzinę albo dwie idę na pociąg. Jeszcze muszę zastanowić się, na którą godzinę dokładnie. No i to będzie super dzień dzisiaj. Mimo tego, że za oknem nie jest zbyt fajnie, ale będzie super. Mam właśnie 7 minut do pociągu, chyba 7, mam nadzieję, że nie 6, i ja już lecę. Ja w ogóle jestem z tych osób, które na pociąg, na dworzce, na samoloty woli być o wiele wcześniej, kilkanaście minut wcześniej przed odjazdem pociągu, przed samolotem godzinę najlepiej wcześniej, dwie przy tym, jak posłamy wejść, bo potem się stresuję. Na przykład w tym momencie wiedziałam, że na spokojnie zdążę, ale zestresowałam się tutaj lekkim korkiem, który był, i tym, że tu nie było na przykład miejsca na parkingu, że po prostu nie zdążę, a przecież i tak wiedziałam, że zdążyłam dość sporo czasu, ale i tak dla mnie to było za mało czasu dla mojej psychiki, bo po prostu muszę być o wiele wcześniej, i po prostu tak mam. Więc w tym momencie lecę już na pociąg, zaparkowałam, tak się zmieściłam tutaj do mojego miejsca, też dość sporo kręciłam, bo no, nie lubię ogólnie parkować za bardzo, to jest mój wielki minus, ale ogarnęłam, dałam radę, było jedno wolne miejsce, czego się bardzo cieszę, chociaż tam było chyba drugie i było tam chyba więcej miejsca. No ale dobra, namęczyłam się, udało mi się teraz lecieć na pociąg, więc do zobaczenia w Krakowie. Właśnie szukam kawiarni szwedzkiej, do której chciałam iść już od długiego czasu. Idziemy tam właśnie z moim przyjaciółką Kino, czy tam się spotykam na miejscu. I teraz jej szukam i trochę sobie do siebie tak mam pretensję, czemu brałam miejsce tak dalekie od dworca głównego. W sumie to tylko 20 minut na piechotę, ale wciąż teraz tam idę, teraz szybko. Jeszcze deszcz pada, więc w ogóle jest minus dalny. Ogólnie to ja mam parasol w torebce, ale go nie wyciągam, bo stwierdziłam, że jak trochę na mnie deszcz spadnie, to nic mi się nie stanie przecież. Jestem właśnie w Oświęcimiu i idę na pociąg. Do dzisiaj drugi dzień z rzędu do Krakowa. Dziś jadę na laminację brwi, więc zobaczymy. Wcześniej miałam laminację rzęs, zbytnio mi się to nie podobało, bo nie było zbyt dużego efektu, przynajmniej ja nie zauważałam go. A teraz zobaczymy, bo moja przyjaciółka mi zaproponowała, że właśnie u nich w firmie mają dzisiaj szkolenie i poszukują osób, które po prostu dostaną swoje brwi za darmo w ten sposób. I ja powiedziałam, okej, dobra, jasne, więc przyjadę. I dlatego teraz szukałam miejsca. Nie było miejsca parkingowego tutaj, gdzie stałam wczoraj, więc musiałam jechać na taki potrójny, coś czego ja nie lubię, ale znalazłam miejsce, więc spoko, zaparkowałam ładnie. Teraz idę na pociąg.
W ogóle jest 22:15 i ja czekam w Kętach na pociąg do Olsztyna. Znaczy przez Poznań do Olsztyna. Pojadę 12 godzin. Nie wiem, wielka tragedia. Ale muszę załatwić rzecz z praktykami, której nie załatwiłam wcześniej. Po prostu już miejsce, w którym byłam, się o to upominał, że mam to zrobić. I powiedziałam, że do końca tego tygodnia, więc tylko mogę na czwartek jechać. Dlatego jadę na 4 godziny do Olsztyna. I potem znowu czekam je kilka godzin drogi powrotnej do domu rodzinnego. Marzenie moje. A za tydzień będę już na wakacjach. Tylko się nie mogę doczekać. No i cóż. Hej, weszłam do pociągu. Jeszcze jest zgaszony, nie ma tu jeszcze nikogo. Ale stwierdziłam, że jak da się otworzyć drzwi, to wchodzę. I dało się. I weszło. Z racji, że i tak musiałam przejść do Olsztyna, bo musiałam, już ogarnęłam tę sprawę, w sumie to była kwestia 5-10 minut i jest już potem. Trochę żałuję, że tego nie zrobiłam wcześniej, jak byłam w Olsztynie, ale po prostu wtedy nie dałam rady, nie miałam czasu na to i przestrzeni. A teraz musiałam specjalnie po to tu przyjeżdżać. Specjalnie dojechałam 12 godzin przesiadką w Poznaniu, żeby zdobyć podpis pod praktyki i oddać mój identyfikator. Bo cóż, się o to upomnieli i musiałam przyjechać i będę wracała te 12 godzin. Jeszcze nie wiem, czy mala jakoś będę wracać, a teraz dopiero idę i tyle. No z racji, że jestem w Olsztynie, to przyszłam do biura, jak widzicie, jak słychać. Stwierdziłam, że tutaj przyjdę, w sumie mogłabym wracać do domu, bo by mi pasował idealnie pociąg, ale napisałam tutaj już w samorządzie, że będę, więc po prostu przyszłam tutaj, ogarnę jedną rzecz, bo jakoś tutaj mi się lepiej skupić niż w moim domu rodzinnym, co jest w sumie dość naturalne, bo w domu to kojarzę jako miejsce do odpoczynku, wytchnienia. Wcześniej kojarzyłam jako miejsce, no po prostu i wytchnienia, odpoczynku po szkole i nauki, a teraz po prostu jako typowy relaks, dlatego też tam mi się to wiele gorzej skupić, a tu w Olsztynie zawsze mam więcej ochoty do działania i do pracy, dlatego to wykorzystam i zrobię kilka rzeczy, które mam do zrobienia, tak powiem. I chciałabym właśnie dzisiaj zrobić i tak właśnie pewnie będę godzinę, dwie i potem lecę na pociąg. I nie wiem, o której będę w domu. Po prostu dzisiaj będę więcej w pociągu niż tu na miejscu w Olsztynie, więc pozdrawiam. Życia.